Wojciech Przoniak jest wybitnym aktorem teatralnym i filmowym. Występował na scenach Starego Teatru w Krakowie oraz Teatrów Narodowego i Powszechnego w Warszawie. Jest wykładowcą Akademii Teatralnej. W latach 80. wyjechał na stałe do Paryża, gdzie kontynuuje karierę aktorską. Stworzył wiele wybitnych kreacji, między innymi w filmach Andrzeja Wajdy, Piłat i inni, Wesele, Ziemia Obiecana. Słyszałem, że jest pan niesłychanym szczęściarzem. Do tego stopnia jest pan szczęściarzem, że położył się pan na torach, a pociąg pana nie przejechał. To, nie wiem, czy to można nazwać szczęściem. Ale to prawda tak było? Ale dlaczego? Trainspotting pan wykonywał? Nie, wie pan co? Jako mały chłopak znalazłem się w największej czarnej dziurze życiowej. I nikomu na świecie nigdy nie życzę, żeby coś takiego przeżył. A to po prostu wynikało z tego, że mój ojciec umarł. Nie dostałem się do liceum, dlatego że dyrektorka kazała mi powtarzać klasę, dała mi dwójkę z zachowania. Wyjechała moja, chłopcy małym, platoniczna miłość, której bym zabójczo zakochany, do Niemiec. Pamiętam jej imię, nazwisko Hania Bednarek. I to, wie pan, oglądał pan film na pewno Brzdąc Szczeplina. Tak. Pamięta pan to wnętrze z tym małym? To tak wyglądało moje mieszkanie. Nic nie było, moja matka w życiu nie pracowała. No, wie pan, ja czegoś takiego nie przeżyłem. Nikt mi nie mógł pomóc, bo moi starsi bracia byli poza domem. W związku z tym postanowiłem, a po co żyć? No i poszedłem w nocy na dworzec, za dworzec daleko. To w Gliwicach było? W Gliwicach. I położyłem się na tory w nocy, był spokój, cisza. I jechał pociąg, więc tak wyczekałem taki moment. No i położyłem się, że niech mnie przejedzie, no po prostu. I on tylko, ja nie wziąłem pod uwagę tego, że tam gdzieś zwrotnica i on, ja tu leżałem, a on tam poleciał, pojechał. A myślę sobie, pecha mam. No i minęło jakiś okres czasu i postanowiłem ponowić tę próbę i kiedyś były te semafory takie, gdzie zmieniały się lampki z oświetleniem. Tak, rodzice tego nie ma oczywiście. Oczywiście. I myślę, to wejdę tam na ten kratownicę stalowy słup. Pasek miałem i się powieszę po prostu. I zacząłem tam wchodzić, ale w nocy szedł ten, który zmienia światełka i wystraszył mnie. No i uciekłem. No i wtedy sobie pomyślałem, widocznie muszę żyć. No i jak tu siedzimy razem tu. No ale zdaje się, że wtedy pomyślał pan sobie, że skoro nie ma pan pecha, to teraz już musi się panu wszystko udawać. Bo z kolei słyszałem, że jak zdawał pan do szkoły teatralnej i pana nie przyjęli, czego tak. Nie rozumiem, jak mogli nie przyjąć pana na studia, to pan wtargnął na salę egzaminacyjną i powiedział, że jeszcze pan im pokaże, że zostanie aktorem. No to prawda. Tutaj w Warszawie, na której jestem, tutaj wykładam, mam zajęcia na Akademii Teatralnej, wtedy to była PWST, rzeczywiście, nie przyjęli mnie, nawet mnie nie wysłuchali. Ale uzasadnili jakoś? Było tak. No dużo tam było. Brak warunków zewnętrznych, wady w wymowie, brak wrażliwości. Otworzyłem te drzwi, a tam był Kreczmar, tam Wyżykowski, no same Tuzy, Świderski, Peżanowska, same. Krzyknąłem, tu oczywiście tego słowa nie powiem, ale powiedziałem, niech wam się nie wydaje, że nie będę aktorem. Trzasnąłem drzwiami. Oni też tak nie zdążyli obrócić i wyszedłem. Pojechałem prosto do Krakowa i zdałem. Ja sobie sprawdzałem w pana biografii i zbierałem wszystkie dowody na to, że pan jest szczęściarzem. I znalazłem jeszcze taką informację, że w pierwszym filmie pełnometrażowym, w którym pan zagrał, Twarz Anioła, no, uniknął pan śmierci w płomieniach. Tak. Wie pan, moje życie się składa z wypadków. To był wypadek, nigdy w życiu nie słyszałem, żeby się komin palił, ale w Polsce palą się mosty, kominy, wie pan.
To był, tak, rzeczywiście, komin fabryczny w centrum Łodzi. Miałem małą scenkę. Tam wychylałem się z góry, kamera była na dole, takie ujęcie z góry i machałem to był sen tego chłopca, bo to film był o obozie dziecięcym w czasie wojny, Chmielewskiego, ale nie Tadeusza, tylko Zbigniewa. No i Lotte robił zdjęcia i był milicjant, a ówczesny pirotechnik, bo to na ogół oni się na emeryturze zajmowali w filmie tym, puścił taką petardę, a to było w takim balkoniku wokół komina. Są takie chłodnica. I ta chłodnica była z obita deskami i papą. Straszny wiatr był. Było wiaderko, strażak, i tam po drabince weszliśmy, bardzo wysoko. Ja nie mam lęku, bo ja byłem pilotem akrobacji, spadochroniarzem, więc ja bym mówił, czy pana asykurował? No nie, wszedłem bez lęku. Ale po pierwszym tym ujęciu, buch! Mój, kto się chyba zapali. I tam pogasili, tam, że ja nie jestem strażakiem, co mi to obchodzi. Drugi mówi, oj, pali, tam ogień zaczął, rzeczywiście. No i trzeci, jak się rozhajcowało wiatr, no to uciekliśmy na drugą stronę, no i pożar. No ale co robić? Taki ten jeden pirotechnik, by milicjant mówił, skacz pan. No jakbym skoczył, to bym... Ale spadochron. Bez spadochronu. No właśnie, tak. Gdzie? No nie skoczyłem, tylko rzuciłem się na tam schodki, tam gdzie był ten ogień główny i zszedłem na dół. Oczywiście zostawiłem skórę, mam czerwone jeszcze. I skóra mi złaziła, a ta smoła kapała mi z tyłu, poparzony byłem. No i żeby powiedzieć, jakie były warunki, producent, kierownik produkcji, oj, żałowo, tak się złożyło, na pogotowie mnie zawieźli, obandażowali mi ręce tutaj, tak? I mi drugą klasą do Krakowa, po prostu Łodzi do Krakowa, straszna ilość. I odesłali mnie. Ale ja sobie pomyślałem tak, nie ma w życiu rzeczy, które są nieważne. Widocznie tak ma być. I to taki mój chrzest, wie pan, taki akurat. No. A kiedy pan poczuł już tak z całą pewnością, że wznosi pana bardzo wysoko? Kiedy pan zrozumiał, że pana życie będzie życiem wybitnego aktora, który ma sukces? Nigdy o tym nie myślałem. Nigdy. Nie myślę w ogóle do dnia dzisiejszego w takich kategoriach. Wie pan, może dlatego, że ja jestem dosyć, jestem radykalnym człowiekiem. I moje wybory są wyborami, nie chcę powiedzieć do końca przemyślanymi, bo tu intuicja również gra, ale ja staram się robić w życiu tylko to, co uznaję za wartościowe, słuszne, nie byle jakie. Nie myślałem nigdy o jakich karierach, nie wiem, co to znaczy tak naprawdę. Jeżeli miałbym panu tak odpowiedzieć, co czuję jako aktor, czułem, to, że to, co robię, ma odbicie w ludziach i nie krytyki, nie tego, i że się zgadza moje odczucie z odczuciami takiego, na przykład mojego wielkiego przyjaciela, wielkiego reżysera, na przykład Konrada Swinarskiego, czy Andrzeja Wajdy, czy Karela Rejsza, jednego z najwybitniejszych angielskich reżyserów, czy i tak dalej. I to tylko to. Tutaj jest dla mnie, wie pan, tym się kieruję. To jest moja busola. I to się zawsze tak samo odbija w oczach drugiego człowieka, niezależnie od tego, z jakiej kultury, z jakiego kraju pochodzi, bo wymienił pan ludzi różnych, różnego pochodzenia. Jeśli pan gra na przykład w Paryżu, to widzowie reagują na pana i na pana grę aktorską, tak jak widzowie w Polsce? Czy na inne rzeczy zwracają uwagę na przykład? Wie pan, człowiek się z drugim człowiekiem komunikuje poza słowami tym czymś. Tym czymś, co jest nie do końca określone. Sztuka polega na tym, a aktorska zwłaszcza, na wyczuwaniu tego, na wyłapywaniu tego w sobie i w innych. I odbijaniu tego. I odbijaniu. W związku z tym, wie pan, jak ja gram Belfra, mój monodram, to dla mnie przychodzą ludzie, którzy nie przychodzą, to nie przychodzą na Dodę.
Oni przychodzą, prawdopodobnie wiedzą, na kogo przychodzą, po co przychodzą. I myślę, że w Paryżu, czy tam w Londynie, jak grałem, to nie proponowali zresztą mi nigdy jakichś rzeczy takich, bo wiedzieli, że ja nie przyjmuję, ale myślę, że widzowie, ci, którzy przychodzą do teatru, to mówią, że przychodzą, no wiedzą, co im mogę dać. I to jest poza językiem. Oczywiście język musi być, nie może drażnić, prawda? Ale nie może przeszkadzać. Ale myślę, że człowiek naprawdę się komunikuje, a szczególnie w teatrze, w ogóle w życiu myślę, wierzę w to, że człowiek czuje drugiego człowieka. Ale pan gra tak samo po polsku, po francusku, po angielsku? No, nie zmieniam się. Jestem Wojciech Przeniak, tylko że nie mogą wymówić mojego nazwiska we Francji. Ale w Londynie nie ma tego problemu. Ale ja jestem ten sam. A jak pan stawał na planie filmu, obok Gerarda Depardieu, czy obok Liv Ullmann, to jest jakaś różnica w technice aktorskiej, w tym jak oni byli uczeni aktorstwa? Jest coś takiego, że nie do końca są tacy sami jak koledzy, z którymi pan się uczył w sposobie gry? Oczywiście jest różnica, gdybym miał już tak spojrzeć na to bardzo precyzyjnie, to są różnice, ale różnice w podejściu do materiału aktorskiego, niewątpliwie. Mówimy o teatrze. Natomiast nie, no Gerard jest, ja z nim przecież grałem w teatrze w 1977 roku, potem grałem w wielu filmach z nim. Natomiast on jest po prostu utalentowanym człowiekiem. Krótko, jak on patrzy, jak ja na niego patrzę, on widzi mnie, zresztą napisał tam w książce, jak zobaczył, jak ja na niego patrzę, to już wiedział, co ma grać. A tak towarzysko, jeśli mówimy o takiej emanacji czysto ludzkiej, bo przecież aktor schodzi ze sceny, film się kończy i jest normalne życie, a pana normalne życie jest w Paryżu, a obok pana bywało, że mieszkała Carla Bruni. Na przykład. Mieszka. Mieszka dalej. Tak, jest ochroniony bardzo bezpiecznie z Sarkozy, Carla Bruni. No cudowna. Właśnie, to jak się, czy państwo macie okazję jakoś powiedzieć coś więcej poza dzień dobry i jaki mamy miły dzień? No nie, to tak nie chcę, bo tam straszna ilość kocioł jest taki, często dziennikarzy, tego straszny ten, więc czasem mi macha Sarkozy. Ale, cześć Wojtek. Tak, nie mówi Wojtek, ale macha, no bo okna moje, więc jak uśmiecha się, ja się do niego uśmiecham, bo to jest prezydent, na którego głosowałem. I go lubię. Natomiast to niczego nie zmienia w moim życiu, tym, że się czuję bezpiecznie, czyściutko. Jest na ulicy, posprzątanym, policja się kłania, miło do mnie. Tego mówi, pan wychodzi, to wie pan co, to nie pan, a raczej zamknie te wolety, bo tutaj jakiś facet biegał, a ja nie muszę tu pilnować, więc tego. Ja mówię na Sylwestra, tak, jakiś facet tam się przyglądał. No jest taki bardzo sympatycznie, bardzo miło. Mam ochronę za darmo. No a sama Carla Bruni? Tak, cudowna, jest bardzo, bardzo sympatyczna sąsiadka? Tak, bardzo miła. Mamy tą samą restaurację, bo na rogu jest restauracja, nazywam to kantyną, którą tam ten właściciel miły nosi im czasem jedzenie. Tam jadamy, oni ja też jadają, znaczy pani Merkel się przewinie. Przewinęła, jak jeszcze był prezydentem. No, takie, to piękne miejsca zresztą, niezależne od wszystkiego. Wróćmy do kina. No, mija w tej chwili 40 lat od premiery Ziemi Obiecanej. To był genialny film Andrzeja Wajdy, a pan w nim zagrał genialną rolę Żyda. I zadaję sobie pytanie, nie ja jeden, skąd pan wiedział, jak tak dobrze zagrać Żyda? Gdzie pan miał okazję podpatrzeć? Prawdę o Żydach, nie jak się zachowują, ale prawdę o nich, bo to spowodowało, że pana kreacja była taka wybitna. Wie pan co? Nie gra się narodowości, nie gra się rasy, tylko zawsze się gra człowieka. W Korczaku nie grałem Żyda i w Morycu Welcie nie grałem Żyda. I ja nie żydłaczy jako Moryc Welt. A jeśli pan mnie zapyta, skąd ja to wiem,
szkole teatralnej się profesorowie zastanawiali nad tym, bo grałem w Zmierzchu, Babla, grałem takie role, mówię, skąd Przoniak to wie. Nie wiem skąd wiem, ale myślę, że ja jestem z Lwowa. Moja matka była córką dyrektora i głównego chemika fabryki Baczyńskiego. Słynnych alkoholi, teraz można wódeczki się napić, a likiery to są mojego dziadka przepisy, bo był chemikiem i wszystkie te likiery to są jego. I Goldwasser to też jest... To jest właśnie ten Goldwasser, to jest, ale Baczewskiego Goldwasser. Baczewskiego. To jest, nie Gdańska. To jest wszystko Babisz. Był Węgrem i studiował w Wiedniu. I teraz ta fabryka mieściła się na Bogdanówce, gdzie byli sami Żydzi. Nie było Polaków. I proszę wyobrazić, że moja matka przeżyła Holokaust, Shoah na swój sposób, bo wszyscy jej przyjaciele, koleżanki zginęły. Właśnie, to jak już dorośli, bo oczywiście tak. Sama umiała się modlić po żydowsku i ja umiałam, mnie nauczyła, ale tak nie, żebym się modlił, tylko kuchnia u mnie była żydowska. Wymieniały się swoimi przyjaciółkami. Opowiadała mi dużo. Ja w tej atmosferze może, ale przecież nikt nie by malutki, przecież ja tego nie pamiętam. Natomiast to jest taka anegdotyczna strona tego z mojego zetknięcia, czy mojej rodziny z tym. Natomiast myślę, że to jest kwestia wrażliwości. No przecież powiedzieli w szkole, że ze względu na brak wrażliwości nie może pan zostać aktorem. No, ale tu ja widocznie jakąś w sobie jakąś odnalazłem wrażliwość okazji. I Moritz Welt jest może dlatego taką barwną postacią i tak zrobiła takie wrażenie, dlatego że on się mieni. On się mieni, mieni się po prostu. A jak się stało, że pana rodzina znalazła się w Gliwicach? No bo mój ojciec nie chciał podpisać obywatelstwa sowieckiego, bo to co z Ukrainą, teraz mamy tych separatystów, bo Stalin napadł na Polskę 17 września 1939 roku pod pretekstem, że trzeba chronić swoich obywateli. Prawda? To samo, dokładnie powtarza się to dzisiaj. Wszyscy, którzy chcieli, to musieli podpisać obywatelstwo sowieckie. To było nie do pomyślenia. No i ojciec, który moim zdaniem umarł z nostalgii za Lwowem, nie podpisał. I jednym z ostatnich transportów w wagonach bydlęcych przyjechaliśmy na Śląsk. Ojciec był pracownikiem Politechniki Lwowskiej. I Politechnika się rozczłonkowała jak Lwowiacy Gdańsk, Gliwice i Wrocław. No i przyjechał z Politechniką Lwowską do Gliwic i tak się stałem takim Ślązakiem. A tam w Gliwicach zamieszkał pan podobno obok rodziny Zagajewskich. Nie zamieszkał, tylko oni nade mną mieszkali. Oni przyjechali później. Adaś jest młodszy ode mnie. No i tupał strasznie. Lampa się trzęsła. Biegał. Bardzo był niegrzeczny. A jego mama nie pozwalała się ze mną jemu bawić, bo mówiła, że jestem łobuz. No i tak... No pan miał w ogóle złe oceny za sprawowania, bo przecież ten kryzys, od którego zaczęliśmy rozmowę w szkole, to też był za sprawowanie. Tak, no w ogóle, bo ja jestem taki niegrzeczny chłopak. Ale co się zmieniło, że pan teraz jest takim królem życia? Pan lubi żyć, gotować, cieszyć się. Ja zawsze widzę pana uśmiechniętego. To co, jak się robi z łobuza króla życia? Wie pan co? To dobre pytanie. Nie potrafię na to odpowiedzieć. Konrad Swinarski kiedyś powiedział tam o mnie bardzo takie ładne zdania, ale powiedział: i nie mam Wojtkowi za złe, że jak to powiedział, że ceni czy kocha bardziej życie niż inne wartości. Zaskoczyło mi to, co powiedział, bo on sam kochał życie. No bo w końcu życie jest najważniejsze. Nie jest ważne, żeby być tam najlepszym aktorem, nie jest ważne, żeby być najlepszym inżynierem. Myślę, że życie jest najpiękniejsze, najciekawsze. W związku z tym, wie pan, ja przez to, że nie mam podziału ani na
zajęcia swoje, ani ten, mi się wszystko w całość układa, ale dlatego może jestem aktorem, bo wie pan, jak człowiek idzie do pracy, wraca z pracy, no to ma dom i tak dalej, a ja nie chodzę do pracy, w związku z tym wszystko mi się łączy. Nie jestem grzeczny od 10 do 2, a od 2 jestem chamem. Tak staram się żyć, jak sobie sam jestem, to też sobie nakrywam do stołu, tak jakby było 100 osób. Czyli po prostu staram się jakoś tak to harmonizować w sobie. A łobuzem byłem, jestem łobuzem dla niektórych, ale trzeba być trochę łobuzem. A gdybym pana zapytał o taki moment w życiu, kiedy poczuł się pan naprawdę szczęśliwy i do dziś pan pamięta to szczęście, które wtedy w panu było. No to było wiele momentów takich, wie pan. Ja jestem aktorem, który ma tremę. Wczoraj grałem Belfra swojego i już 2 dni przed tą niedzielą, w piątek już wieczorem, taki byłem podenerwowany, żona pytała, co ty tak jesteś podenerwowany? Ja mówię, no tak podrażniony taki jestem. W związku z tym, potem jak wchodzę na scenę i mam kontakt z publicznością, to mogę, jak pan mnie pyta o szczęście takie, którego nie ma tak naprawdę totalnego szczęścia, to myślę, że to są takie momenty. Najistotniejsze jest to, jak pan jest na scenie i gra pan i następuje to, co ja życzę każdemu aktorowi na świecie. Cisza, która dźwięczy. I jak mnie pan by zapytał, które to są te momenty, to między innymi jestem szczęśliwy, że tak mogłem dokonać takiego wyboru. I myślę, że jestem na swoim miejscu, nie ja. Ja jestem ostatni, który może to widz może powiedzieć, czy tak, czy nie. Ale myślę, że coś mogę dać komuś. W związku z tym mogę otrzymać.